Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam trochę więcej o waporyzatorach on demand, czyli działających na zawołanie. Gotowi? No to lecimy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są waporyzatory on-demand. Więc waporyzatory on-demand, czyli te, które leżą tutaj przede mną, w odróżnieniu od waporyzatorów sesyjnych, takich jak na przykład Pax czy chociażby Mighty, więc waporyzatory on-demand w odróżnieniu od sesyjnych umożliwiają branie pojedynczych wdechów pary i dzielenia inhalacji na kilka mniejszych, bez istotnych strat wydajności. Czyli zaciągamy się parą raz czy dwa, chowamy urządzenie do kieszeni i idziemy sobie dalej, czy pauzujemy grę, bierzemy kilka szybkich buszków, wracamy do gry. No więc najczęściej styl inhalacji on demand jest związany z bardzo szybkim nagrzewaniem waporyzatorów. Często trwa ono dosłownie kilka sekund. No i po zakończonym wdechu waporyzator on demand przestaje ogrzewać susz i możecie tę inhalację sobie przerwać i wrzucić do niej kiedy chcecie. Okej, to jakie są zalety takiego rozwiązania? No więc po pierwsze, możliwość przerwania inhalacji w dowolnym czasie i dokończenia jej później jest bardzo wygodna, szczególnie jeśli waporyzujemy w trakcie wykonywania innych czynności, takich jak na przykład, nie wiem, praca, gotowanie, sprzątanie czy chociażby granie na tej konsoli. No więc wygoda to jest dla mnie główna zaleta waporyzatorów on demand. Możecie po prostu dopasować je do siebie, prawda? Brać buszka i odkładać. Inhalacje on demand potrafią zazwyczaj trwać bardzo krótko. To jest związane z tym, że też ta ekstrakcja jest stosunkowo szybka. No a te krótkie inhalacje sprzyjają zachowaniu dyskrecji. Wiadomo, to jest szczególnie istotne poza domem. No a dyskrecja, wiadomo, zawsze w cenie, prawda? No, natomiast wspomniałem o szybkości ekstrakcji. W przypadku waporyzatorów on demand ona jest zwykle dość wysoka, czyli dość szybko wykorzystujecie w kilku wdechach całą zawartość komory. No a to się przekłada z kolei na szybkie i wyraziste efekty inhalacji, co wiele osób waporyzatory on demand ceni. Wreszcie, możliwość podzielenia tej inhalacji na kilka mniejszych i korzystania wedle potrzeb, a nie dlatego, że trzeba wykorzystać całe nabicie do końca, jak w waporyzatorach sesyjnych. Ta elastyczność sprzyja oszczędności suszu. Susz jest wykorzystywany tylko, gdy się inhalujemy, nie marnuje się samoczynnie, no i korzystacie z niego tylko tyle, ile potrzebujecie, prawda? To wszystko brzmi bardzo dobrze, prawda? I zachęcająco. I z tego powodu pewnie sporo osób chce mieć waporyzator on demand. Okej, ale co z wadami waporyzatorów on demand? No i czy one są na pewno dobre dla każdego? Okej, no więc pierwsza sprawa jest taka, że waporyzatory on demand z założenia są przeznaczone do użytku jednoosobowego. Nie nadają się za bardzo do inhalacji w szerszym gronie. A na przykład taki VapCup czy Firefly czy nawet TinyMite to są wszystko waporyzatory, z których się najlepiej korzysta po prostu w pojedynkę. Więc będzie to istotna wada, jeśli chcielibyście korzystać ze swojego waporyzatora na przykład wspólnie z innymi osobami. No, można to porównać do, nie wiem, palenia lufki w 5 osób, prawda? Niby się da, ale wygodne to na pewno nie będzie. Kolejną wadą waporyzatorów on demand jest to, że większość z nich wymaga atencji użytkownika podczas inhalacji bardziej niż modele sesyjne, które sobie po prostu włączacie i bierzecie kolejne wdechy pary, prawda? Jeśli chodzi o operatory on demand, no to w przypadku modeli butanowych, takich na przykład jak VapCup, dochodzi jeszcze do tego ogrzewanie palnikiem. Natomiast nawet w takich waporyzatorach, które są elektroniczne, to musicie a to przemieszać susz, a to właśnie uważać, żeby ten wdech był odpowiedniej długości, no jest z tym trochę więcej po prostu, trochę więcej zabawy. Czyli nie jest to właśnie Pax czy Mighty, z którymi sobie po prostu siedzicie i pykacie, tylko jest to waporyzator, na którym się trzeba trochę bardziej skoncentrować, więc to wymaga przerwania jakiejś tej czynności, którą wykonujecie, a nie robienia tego w jej trakcie. Kolejną wadą jest to, że waporyzatory on-demand zazwyczaj oferują nieco gorszą kontrolę nad temperaturą i to dotyczy nie tylko modeli butanowych, prawda, tam gdzie ta kontrola temperatury jest z założenia umiarkowana, no ale nawet te elektroniczne modele on-demand, które najczęściej są konwekcyjne,
No niekoniecznie zawsze ten susz ogrzewają idealnie równomiernie. Często to konwekcyjne ogrzewanie, jeśli na przykład nabijecie ten susz zbyt mocno, sprawi, że nie będzie on równomiernie ogrzany, będzie trzeba mieszać w komorze, mogą się pojawić jakieś hotspoty. No krótko mówiąc, jest tutaj trochę więcej wyzwań. Większa szybkość ekstrakcji dla jednych może być zaletą, ale z kolei na przykład dla części użytkowników, szczególnie tych początkujących albo użytkowników medycznych, no to to oznacza mniejszą kontrolę nad ilością przyjmowanych kanabinoidów, no i można przypadkowo przyjąć ich zbyt dużo, więcej niż by się chciało, co nie zawsze jest przyjemne. No, natomiast w przypadku waprozatorów sesyjnych o wiele łatwiej tą kontrolę jest zachować, no bo ta ekstrakcja jest po prostu wolniejsza. W przypadku modeli elektronicznych, jeśli chodzi o on-demand, istotnym ograniczeniem jest bateria, no bo najczęściej, tak jak mówiłem, są to modele konwekcyjne, które zużywają tej energii dużo, no i w związku z tym szybko po prostu się rozładowują. No i wreszcie modele on-demand niemal zawsze są bardziej skomplikowane w obsłudze i w technice inhalacji niż modele sesyjne. Nie zawsze więc będzie to po prostu dobry wybór dla początkujących użytkowników, a raczej nie będzie to dobry wybór dla początkujących użytkowników najczęściej, czy osób, które po prostu nie lubią się doktoryzować z obsługi techniki inhalacji, tylko chcą włączyć i chcą, żeby to działało, prawda? No, więc podsumowując, jak widzicie, niekoniecznie zawsze warto ślepo przejść w kierunku waprozatora on-demand, no bo on ma też swoje ograniczenia, ma też swoje wady, no i nie każdemu się sprawdzić najlepiej. Moim zdaniem w ogóle najlepiej mieć w kolekcji i sesyjny model, i on-demand, ale to jest temat na inną opowieść. No, w każdym razie dla niektórych się model on-demand okaże nie najlepszym rozwiązaniem, dla niektórych okaże się bardzo fajny. No, to jest wszystko indywidualne, ale warto, żebyście mieli świadomość, jakie ograniczenia się wiążą z tymi waprozatorami. Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę, dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, pamiętajcie też o pobraniu e-booka, do którego link macie w opisie. I co, i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, na razie, cześć.